Namaste, witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. To jest program nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Dzisiaj moim gościem jest jego świętobliwość Bhakti Abhay Sridhar Maharaj. Namaste, Radhe Radhe. I kontynuujemy naszą rozmowę na temat duchowości wschodu, Indii i wszystkiego, co jest z tym związane. Dzisiaj mam takie ciekawe pytanie, ponieważ wiele osób, zwłaszcza w Polsce, uważa mniejszości religijne, zwłaszcza tak egzotyczne jak ta, którą reprezentuje Maharaj, jako niebezpieczne sekty. W związku z tym pytanie, Maharaj, czym jest sekta? No właśnie, pytanie jest interesujące i bardzo na czasie obecnie, ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy, polityczną w Polsce. W zasadzie wszystkie mniejszości religijne mogą czuć się w jakiś sposób niewygodnie, ponieważ są ogólnie określane jako sekty. W związku z tym ważnym jest, ażeby zdać sobie sprawę, co znaczy samo określenie sekta, skąd się bierze. Więc pokrótce można powiedzieć w ten sposób, że bierze się ze słowa section angielskiego, część. I nie ma w tym określeniu żadnego pejoratywnego znaczenia. Nie ma w tym nic negatywnego. Natomiast kontekst społeczny i kontekst polityczny nadaje temu słowu negatywne znaczenie. Kiedy używa się określenia sekta, pragnie się przekazać odbiorcy, że jest to coś złe, coś destrukcyjne. A czy to nie jest kwestia jakiegoś ataku ze strony dominującej religii, czy dominującej instytucji religijnej na właśnie te mniejszości religijne, ponieważ oni tak naprawdę czują jakąś obawę, czy czują zagrożenie pochodzące z tych nowych ruchów religijnych, jak to się poprawnie nazywa w kręgach religioznawczych, i w jakiś sposób obawiają się, że stracą wpływ na jakąś grupę ludzi? Może nie do końca to jest tak, ponieważ z tego, jak zwolennicy takiego używania słowa sekta chcą uczynić to ważnym i jasnym, to jest to, że działanie wszelkich mniejszości religijnych jest psychologicznie destrukcyjne na słabsze jednostki w społeczeństwie, które nie mają ugruntowanego własnego światopoglądu czy wyznania religijnego i mogą stanowić łatwy łup dla wszelkiego rodzaju oszustów i hochsztaplerów. Tak, zawsze tak było w historii ludzkości, że establishment, czyli te siły, które dominują w społeczeństwie, bez względu na to, jaki był ustrój społeczny, jaki jest ustrój społeczny, te siły zawsze usiłują przedstawić inny nurt niż oficjalny, jako coś szkodliwego. Celem tego jest, ażeby umocnić własną pozycję i pozbyć się jakiejś konkurencji. Oczywiście argumenty, jak powiedziałem wcześniej, używa się tego typu, że działalność tych grup jest podejrzana społecznie, psychologicznie i niebezpieczna. No ale czy w takim razie jest jakiś powód, żeby rzeczywiście obawiać się mniejszości religijnych, czy nowych ruchów, czy powiem sekciarskiego zachowania, czy sekciarskiej mentalności? No, myślę, że tak nie jest. Jak powiedziałem wcześniej, jest to kwestia establishmentu, ponieważ wiemy dobrze o tym, ci, którzy mają jakieś przynajmniej podstawowe akademickie wykształcenie, czy ogólne, wiedzą o tym, że w 1947 roku naszej ery jeden urzędnik w Rzymie napisał do cesarza Klaudiusa
krótką notkę, że w Rzymie panoszy się obecnie pewna żydowska sekta, ich przywódcą jest niejaki Chrystos. Co wskazywało na to, ta grupa w jakiś sposób mogłaby stanowić zagrożenie. Oczywiście w dalszej części tej notatki jest powiedziane, że ci ludzie są bardzo niebezpieczni w swoim działaniu, działają przeciwko strukturom państwowości, podważają kult cesarza i demoralizują ogół obywateli. Także jest to pewna formuła, którą powtarza się w zasadzie od zaraniów dziejów ludzkości poprzez establishment. Zawsze szuka on jakiegoś niebezpieczeństwa w ruchach, na którymi nie posiada pełnej kontroli, nazywając je tajemniczymi, okultystycznymi, wrogimi, niszczącymi, co w biegu historii spowodowało takie znaczenie, że w tej chwili bez głębszego zastanowienia używamy tego straszaka w postaci słowa sekta, sekty, destrukcyjne sekty, jeżeli chcemy ugruntować swoją własną pozycję i wyeliminować ewentualne potencjalne zagrożenie. Z drugiej strony, o jakim zagrożeniu można mówić tutaj w Polsce, kiedy Kościół katolicki ma 98 czy 99% wyznawców. Także te argumenty są dziecinne dla każdego zdrowo myślącego człowieka. Znaczy to nie w takim razie, ponieważ ten procent jest taki, jak wiemy, czy to nie jest, że to w pewnym sensie ukazuje jakby brak poczucia pewności siebie, czy jakiegoś takiej przekonania o wartości swojego przekazu, no bo ponieważ jakby można zaobserwować tą obawę w osobach związanych z Kościołem katolickim i w ich zaangażowaniu w zwalczanie właśnie różnych nowych zjawisk religijnych, które pojawiają się w Polsce. Nie, tak nie myślę. Myślę, że powodem jest to, że w Polsce Kościół katolicki uważa, że ma abonament na prawdę absolutną. W związku z tym wszystko, co jest, nie mieści się w tym spojrzeniu, w tym podejściu, wszystko jest destrukcyjne i niebezpieczne. Chodzi to o ugruntowanie, o dalsze umocnienie własnej pozycji, która i tak jest w zasadzie niepodważalna. W związku z tym jest to dla wielu ludzi mojego pokroju, których można nazwać krótko, może nie sekciarzami, tylko innowiercami, no, jest to rozśmieszający argument. Takiego zagrożenia, jaki argument z mojej strony może istnieć dla Kościoła katolickiego? To tak jak lata temu ktoś argumentował przeciwko mnie, że no, że będę manipulowany po to, ażeby podważyć autorytet Kościoła katolickiego, a jako osobie miałem grupę 15 młodych, niewykształconych ludzi. To są wszystko żarty. No ale wiesz, biorąc pod uwagę historię chrześcijaństwa, na początku Jezus miał 12 uczniów, rewolucja, w tej chwili obchodzimy 40-lecie KOR-u, też było kilkanaście osób, Ruch Solidarności też na początku to było kilkanaście osób, więc każda rewolucja zaczyna się, czy każda zmiana zaczyna się od tej pierwszej osoby, czy tych pierwszych kilku osób, które są na początku, więc może lepiej trzeba to stłamsić, zniszczyć w zarodku, niż dopuścić do tego, aż tlący się ogień pochłonie cały las i stąd taka reakcja. Taki argument jest zawsze argumentem każdej władzy, która pragnie pozostać nienaruszona w jakiś sposób, a co więcej pragnie się umacniać. Nie ma to żadnego głębszego oparcia w rzeczywistości. Poza tym musimy pamiętać o tym, że
rzeczy, czy kwestie dotyczące życia religijnego, czy światopoglądów, są sferą bardzo delikatną, bo jeśli chcemy, chcielibyśmy to wszystko postawić na ostrzu noża, więc moglibyśmy powiedzieć, że w rzeczywistości istnieją dwa podejścia do życia wewnętrznego. Jedno jest to życie religijne, a drugie jest to duchowość. Życie religijne jest zawsze oparte na rytuale, na opiece nad pewnymi ustalonymi wartościami, na tym, co w hinduizmie nazywamy dharmą, czyli na prawie Bożym, podczas gdy duchowość ma do czynienia z alchemiczną przemianą własnej osobowości, z transformacją i niezależna jest od żadnej zorganizowanej religii, od żadnych instytucji. Trzeba rozumieć wyraźnie ten podział. To, czym ja się zajmuję, to jest duchowość. Ja nie jestem członkiem żadnej sekty religijnej, żadnej grupy religijnej. Jestem człowiekiem, który praktykuje i krzewi duchowe wartości w społeczeństwie. Znaczy taka postawa, ona jest też mi bliska oczywiście, natomiast czy ona nie jest trudniejsza, no bo jeżeli mamy, jesteśmy jednostką, żyjemy w społeczeństwie, są rytuały pewne religijne, mamy do tego jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś przywiązanie, wykonujemy to tak jak wszyscy, idziemy zbiorowo do kościoła, do świątyni, do meczetu, do sangi, do jakkolwiek to miejsce nazywamy, do tego świętego miejsca. Tam praktykujemy jakieś rytuały, nabożeństwa i te wszystkie, cokolwiek to jest. No i czujemy się fajnie, jesteśmy w grupie. Natomiast z tego, co ty mówisz, no to taka osoba jest jakby samotna, ponieważ ona nie ma wsparcia, jest jakby wyalienowana od tej grupy, jest od społeczeństwa, a nawet może jest postrzegana we wrogi sposób. Stąd taka reakcja. I możliwe, że tak jest. Ale każda istota ludzka ma wewnętrzne pragnienie osiągnięcia szczęśliwości i doskonałości. I jedni mogą spełniać się bardzo dobrze w systemie zorganizowanej religii, inni są nieprzystosowani, ale to nie znaczy to, że są gorszego sortu. Są po prostu inni. I teraz prawdziwe życie, głębokie życie religijne oznacza, że praktykujemy własne wyznanie bez nadużywania integralności innych osób. Kiedy usiłujemy narzucić własne przekonania, własną ideologię, wtedy jest to pewna forma gwałcenia czyjejś integralności. I człowiek, który pragnie realizować się duchowo, jest z natury przeciwny takiemu podejściu i być może przedstawiciele zorganizowanych kościołów, jakie by okolwiek one nie były, wyczuwają w jakiś sposób podświadomie to niebezpieczeństwo takiego buntu i reagują agresywnie, ale jak powiedziałem wcześniej, prawdziwe życie duchowe, prawdziwe życie religijne nie może się odbywać kosztem integralności drugiego człowieka. No widzimy to też na przykładzie samego powstania chrześcijaństwa czy życia Chrystusa. No, na końcu został ukrzyżowany przez ówczesny establishment z powodu jakiejś obawy przeciwko temu, co sobą reprezentował, jakby obawiano się, że zniszczy ich pozycję, czy umniejszy ich pozycji, czy obnaży słabość tej pozycji. Dokładnie tak było, dlatego że w okresie Cesarstwa Rzymskiego istniało coś, co nazywało się kursem państwowym, czyli każdy obywatel rzymski albo mieszkaniec
obszarów zajętych przez Rzymian, a takim była Judea, wszystkim im nie wolno było podważać tego kultu państwowego. I ponieważ kiedy Jezus został w jakiś sposób, kiedy w Jezusie Piłat nie znalazł żadnej winy, więc wtedy jego przeciwnicy wysunęli ten argument, że buntuje się przeciwko władzy cesarskiej, na co Piłat jako urzędnik cesarski, jako namiestnik cesarski nie mógł pozwolić i musiał zareagować. To był świetny ruch taktyczny, który doprowadził do ukrzyżowania Jezusa. No a wracając do pytania początkowego, pierwszego, czyli czym jest sekta i dlaczego ludzie obawiają się sekty, no, chodzisz na co dzień w ten sposób ubrany, z tego co mi wiadomo i nie wiem, czy spotkałeś się z jakimiś reakcjami na ulicy, jakimś atakiem, nie wiem, werbalnym, czy jakimś innym, czy w jakiś... Tak, oczywiście. Oczywiście to się zdarza. Nie jest to w jakiś sposób... masowe zjawisko, ale zdarza się. Oczywiście ludzie źle poinformowani mówią do mnie czasami Bin Laden ze względu na brodę i ze względu na ten strój, prawda, bo przypomina im w jakiś sposób tamtą postać. Inni mówią Allahu, Allahu. To jest również całkowicie błędne, ponieważ to nie jest moja tradycja. I powiedzmy, te postawy okazują jedynie poziom informacji, do jaki dostęp ma ogół społeczeństwa. Informuję o tym, że ogół społeczeństwa, szczególnie młodsze pokolenie, nie posiada w zasadzie żadnej głębszej wiedzy na ten temat, natomiast w naturze każdego z nas istnieje pragnienie, ażeby zaakcentować w jakiś sposób swoją własną egzystencję i jako właściwość własnego podejścia do życia i własnego światopoglądu. Stąd mamy tego typu reakcje. Do tej pory nie spotkałem się z jakimiś fizycznymi zagrożeniami do siebie, ale werbalne ataki się zdarzają. Tak. Jednakże no jest to ta cena, którą muszę zapłacić, jeśli chcę swoją osobą demonstrować swoją odmienność. A jakieś, może miałeś spotkania z duchownymi z innych tradycji, może spotkać jakiegoś księdza katolickiego albo nie wiem, popa, ponieważ twoje miejsce mieszkania jest w Przemyślu, tam jest dość dużo prawosławnych, w związku z tym może ktoś z tamtej tradycji, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie? No, doświadczenie jest tego typu, że niektórzy przemyślanie czasami zwracają się do mnie, mówią, a co to za pop, jakiś taki dziwny pop, tylko chodzi w pomarańczowym habicie, prawda? Dlatego, że mam brodę, mam długie włosy, więc wyglądam jak pop. No i też powiedzmy ta konotacja jakoś umysłowa, na jaką ich stać w związku z tym, no, zadają sobie takie pytania. Mają pewną wątpliwość, bo powinienem mieć czarny strój, na tyle wiedzą, a mam pomarańczowy. Wszystko się nie zgadza, ale no, usiłują wyrazić jakoś to, że jestem zauważalny, a to jest to dokładnie, o co mnie chodzi. Rozumiem. No i co w takim razie, czyli co, według ciebie powinniśmy się bać sekt, nowych ruchów religijnych, jakiejś egzotycznej duchowości? Jak powinniśmy na to reagować? Jak powinniśmy nie, z pewnością nie powinniśmy się wpadać w paranoję. Na pewno nie w tym kraju, gdzie ja powiedziałem na wstępie, jest 98-99% chrześcijan, to chrześcijan katolików. Takie zagrożenie istnieje. Jest to dla mnie propaganda, jest to chęć skierowania uwagi na coś, co nie stanowi żadnego zagrożenia, żadnego problemu dla własnych, partykularnych celów. Uważam, że to wszystko jest przesadzone. Jakkolwiek jestem świadomy, że są osoby w polskim kościele, jest specjalny ruch u dominikanów, który zajmuje się właśnie walką z sektami. Jest siostra Michalska, która występuje bardzo aktywnie przeciwko
przeciwko wszelkim przejawom hinduizmu, ale ci ludzie są po prostu śmieszni, ich argumenty zasadnie są żadnymi argumentami, ponieważ są bazowane na czystym fantazjowaniu. Po prostu ci ludzie są niewłaściwie poinformowani albo, co gorsze, mają złą wolę. Wtedy mamy pewien problem. No właśnie, też chciałem o to zapytać, bo tak jakby te wszystkie ruchy zwalczające sekty, czy walczące z sektami, czy z nowymi ruchami religijnymi, one są zorganizowane przy dominikanach w taki czy inny sposób. W związku z tym to jest takie trochę mało wiarygodne, no bo to jest jakby zwalczanie konkurencji, ponieważ nie jest to, z definicji ta instytucja nie jest obiektywna, to nie jest jakieś działanie psychologów czy naukowców, czy to nie jest przy uniwersytecie, to jest takie, że jeden kościół, jedna religia, jedna instytucja religijna zwalcza wszystkie inne, nazywając je pejoratywnie, negatywnie sektami, w związku z tym czy jest w ogóle jakaś wartość w tym ruchu, oprócz takiego zwalczania konkurencji, jeśli tak takim marketingowym językiem nie, można nie to nazwać. Nie widzę żadnej wartości, jakkolwiek ci ludzie powołują się na to, że uratowali od ciężkiej choroby, czy od śmierci, czy od myśli samobójczych bardzo wiele zwiedzonych przez domniemane sekty osób. W społeczeństwie zawsze było tak, że są ludzie nieszczęśliwi. W zasadzie ogół ludzi jest nieszczęśliwych, dlatego szukamy tak frenetycznie wyzwolenia. Jedni znajdują to wyzwolenie i ukojenie w formach zorganizowanych religii, inni w różnych formach dążeń duchowych. To jest naturalne. Każdy pragnie być szczęśliwy. I każdy ma prawo do swobodnego definiowania samego siebie. Nikt nie może, prawa nikogo nie mogą być gwałcone. Kiedy tak się dzieje, wkraczamy w sferę czystego faszyzmu, najnormalniej w świecie, dlatego że faszyzm nie akceptuje odmienności. Natomiast demokracja polega na tym, że każdy ma prawo do swobodnego wyboru światopoglądu. Dlatego jest moje zdecydowane nie dla tej postawy. No dobrze, no ale teraz tak, bo mamy zorganizowane religię, czy tą religijność taką masową, gdzie wszyscy ludzie chodzą, bo taki jest zwyczaj, bo takie jest przyzwyczajenie, bo matka tak robiła, dziadek tak robił, babcia tak robiła, wszyscy tak od tysiąca lat robili, w związku z tym ja robię. No i mamy też z drugiej strony te osoby, które są zainteresowane duchowością, czyli jakby wglądem w siebie i poszukiwaniem samemu własnej ścieżki. W jaki sposób te pierwsze osoby, czyli te religijne, zachęcić do poszukiwania tej wewnętrznej ścieżki, zachęcić ich do wejścia na tą ścieżkę duchową, tych wewnętrznych, własnych poszukiwań? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, oczywiście. Wystarczy, żeby zaczęli z uwagą czytać swoje autorytatywne pismo, którym jest Biblia i Ewangelia, ponieważ dla chrześcijan szczególnie posłanie Ewangelii powinno być zobowiązujące. Jezus nauczał miłości. Miłość oznacza, że wartość drugiego, Bóg jest centralny, wszystko jest wokół Niego skoncentrowane. Dusze powinny Mu służyć z miłością i oddaniem. To jest nauka Jezusa, nauka miłości. Musimy zadawać sobie pytanie, czym jest miłość? Jest to praca odkrywcza. Wszystko tam jest. Natomiast dogmat należy do innej, kategorycznej sfery, która uniemożliwia swobodę poszukiwań. No ale to już jest prywatny problem jednostki, ponieważ życie duchowe, życie religijne odbywa się przede wszystkim na planie duchowym. Oczywiście usiłuje się to uogólnić i przekonać resztę społeczeństwa, że Polacy są katolikami. To nie jest prawda.
98% Polaków może być katolikami i bardzo dobrze, nie ma w tym żadnego problemu. Tylko niech będą, niech słuchają posłania Jezusa, niech głoszą chwałę miłości i niech działają zgodnie z tą nauką. Nie ma żadnego problemu. Wtedy staną się osobami głęboko prawdziwie religijnymi, wtedy staną się duchowymi odkrywcami. Natomiast jeśli jedynie przynależą z kwoty, że tak powiem, do instytucji, nie praktykują nauki swojego miejsca, więc jaka wartość w tym, co mówią i w tym, co robią? No ale moje takie doświadczenie, że zazwyczaj, moje osobiste doświadczenie jest takie, że zazwyczaj no nie mówi się w ten sposób ani o tych rzeczach w Kościele. Raczej jest ta instytucjonalna, taka zahaczająca o politykę, o życie społeczne, funkcja, czy tam odczytywanie tych listów episkopatu, które odnoszą się do bieżących wydarzeń. Natomiast stosunkowo mało jest tych właśnie tych osób takich uduchowionych, które miałyby jakąś dominującą pozycję w Kościele, które byłoby tam słychać na tyle wyraźnie, że w ogóle coś takiego istnieje, że można w taki kierunek iść. Na przykład dla mnie osobiście odkryciem w ogóle wiele lat później, kiedy już praktykowałem hinduizm, odkryłem, że również podobne rzeczy czy zbliżone istnieją w Kościele, więc czy jest jakaś nadzieja dla tych osób, które chciałyby coś, ale nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Coś ciała jest, ciałem jest, coś ducha jest, duchem jest. I nadzieja jest niezbędna dla każdego. Nadzieja jest taką siłą napędzającą nas. Słusznie czy niesłusznie pozostaje zobaczyć, jednakże istnieje pragnienie wewnętrzne i ono musi zostać zaspokojone, ponieważ jeśli nie będzie zaspokojone, będziemy sfrustrowani i ta frustracja będzie się manifestować jako, będzie wymierzona na zewnątrz, przeciwko innym, ponieważ w jakiś niewytłumaczalny sposób każdy z nas uważa, że wie wszystko najlepiej, a to jest ontologiczna bzdura. To jest nieprawda, ponieważ są ludzie, którzy mają głębsze doświadczenia, są ludzie, którzy mają słabsze doświadczenia. Nie zawsze zależy to od przynależności, a w zasadzie nigdy nie zależy to od przynależności instytucjonalnej. Są ludzie mądrzy, są ludzie głupi, są ludzie dobrzy i są ludzie źli. Taka jest rzeczywistość tego świata. Nigdy nie będzie inaczej. Oczywiście jest powiedziane, że będzie inaczej na tamtym świecie, na jakim świecie, gdzieś tam później, ale my jesteśmy tu i teraz i ważne jest, żebyśmy działali uczciwie, szczerze i z miłością tu i teraz, ponieważ dzień dzisiejszy buduje naszą przyszłość. Z przeszłością nie możemy nic zrobić, ona minęła. Możemy tylko opłakiwać nasze błędy i pragnąć poprawy. Ale tutaj, tu i teraz możemy przygotować właściwy grunt dla naszej przyszłości, jeśli taka w ogóle istnieje. Czego nie wiemy, wierzymy w to. Wiara jest jedną z funkcji naszej duszy. W związku z tym dla każdego istnieje możliwość samospełnienia i samorealizacji, które jest głównym posłaniem, o którym mówią wszystkie religie, w sposób bardziej przystępny czy mniej przystępny. Wszystkie tradycje mistyczne. Ważnym jest jednak, podkreślam raz jeszcze, ażeby być tolerancyjnym i rozumieć, że nie wolno nam deptać integracji innych osób. Jeśli nasza religia, nawet jeśli ta lepsza, ma zwyciężać kosztem cierpienia i bólu innych, jest nic nie warta. Tak jest moja ocena. Rozumiem. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Namaste. Jesteśmy na kanale Tomasz Słodki Live. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Moim gościem był Jego Świętobliwość Bhakti Abhay Siddharma Maharaj.
Dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę o udostępniajcie nasz kanał, nasz program, aby więcej osób mogło go zobaczyć. Lajkujcie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Namaste i daj się radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.